Intensywne kolory i zapachy, dźwięk fontanny czy możliwość dotknięcia szyszek oraz piasku. To wszystko dla dzieci z przedszkola numer 12. Otwarto pierwszy tego rodzaju ogród sensoryczny w Chorzowie. Ogród sensoryczny jest to ogród, gdzie kształtujemy zmysły. Inaczej na taki ogród mówi się ogród zmysłów. Tutaj jest 5 stref, których zadaniem jest kształtowanie różnych zmysłów u dzieci. Ogród składa się z kilku stref – zapachowej, dotykowej, wzrokowej czy słuchu. Jest to jakby dodatkowe wspomaganie, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych, które mają autyzm albo inne niepełnosprawności czy upośledzenia umysłowe, gdzie mogą się wiele nauczyć, gdzie mogą doświadczać konkretnych struktur, faktur, smaków, zapachów, gdzie mogą właśnie porozmawiać na ten temat z nauczycielem, gdzie mogą posłuchać wody. Strumieniu, w fontannie, gdzie mogą posłuchać szumu traw, gdzie mogą posłuchać ptaków, śpiewu ptaków i jak gdyby o tych wszystkich zmysłach możemy z nimi porozmawiać i za pomocą tych doznań kształtować wrażliwość dzieci na te doznania. My tutaj mamy dzieci niepełnosprawne. Mamy 23 autystów, 7 dzieci z innymi niepełnosprawnościami i ten ogród oprócz tych wszystkich metod, które stosujemy, ma jeszcze dodatkowo wspomagać terapię tych dzieci. Mamy tutaj hipoterapię, mamy dogoterapię, mamy SI, mamy pokój doświadczania świata, czyli tą metodę polisensoryczną. Pracuje z nami logopeda, pracuje z nami pedagog specjalny, pracuje z nami psycholog, jest arteterapeuta i oprócz tego staramy się jeszcze dodatkowo kształtować zmysły, kształtować umiejętności, postrzeganie tychże dzieci w ogrodzie sensorycznym. Ja z powodu tego, że jestem terapeutą, uważam, że jest to świetna sprawa, że powstał tutaj taki ogród. Terapia integracji sensorycznej, którą prowadzę z dziećmi autystycznymi głównie, którymi się zajmuję, jest bardzo ważna ze względu na doświadczenia. Te dzieci bardzo często to, co widzą w książce, kompletnie do nich nie przemawia. Najważniejsze jest to ich prywatne doświadczenia, to, że mogą czegoś dotknąć, mogą posłuchać jakiegoś dźwięku. Także to są rzeczy, dzięki którym oni się właśnie uczą świata i funkcjonowania właśnie w społeczeństwie i w przyrodzie. Myślę, że dużo prościej nam będzie pracować ze względu na to, że bardzo często w tej chwili musieliśmy organizować na przykład do nadleśnictwa wycieczki czy w jakieś inne miejsca, w które te dzieci mogły dotknąć. Tak jak mówiłam, ten zmysł dotyku u nich jest maksymalnie ważny i właśnie to, że mogą tutaj u nas na podwórku dotknąć, nie musimy specjalnego wyjazdu organizować, mogą dotknąć, poczuć i właśnie zobaczyć to wszystko, jest bardzo, bardzo ważne. Prace nad ogrodem trwały od zeszłego roku. Projekt został zrealizowany dzięki oszczędnościom przedszkola, sponsorom oraz Urzędowi Miasta w Chorzowie.